Dzisiaj w Galerii Omega gościmy profesora Lecha Kubiaka, znakomitego malarza, profesora na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Galeria Omega, która w tej chwili jest jedną z niewielu galerii w Toruniu przynajmniej, która prezentuje sztukę klasyczną, nie cyfrową, nie elektroniczną, tylko klasyczną sztukę, i dlatego tutaj możemy gościć i gościmy wiele znakomitych nazwisk artystycznych. Lech Kubiak jest to, tak jak mówiłem, znakomity malarz, a jednocześnie prezentuje nam obrazy. I co ciekawe, dla przeciętnego widza jest to pozornie abstrakcja, kubizująca jakaś taka. Ale w rzeczywistości, jak się przyjrzeć każdej z tych prac, to widać tą naturę, którą postrzegamy, tylko że jest to artystyczna transformacja tego, co my postrzegamy. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę na kolorystykę, budowanie koloru za pomocą innych środków, znaczy innych odcieni. A jeżeli powiedzmy te kilka odcieni się powiedzmy złoży na jeden kolor, to mamy kolor konkretny, który nas fascynuje i jednocześnie odkrywamy dramat tych kolorów, którymi tutaj artysta buduje formę i całość obrazu. Obrazy Kubiaka również sprawiają wrażenie jakiegoś porządku artystycznego, gdzie każda forma, każdy kolor, każdy nawet kreska ma swoje miejsce. I tutaj widać, że profesor Kubiak pracuje bardzo długo nad jednym obrazem i rzetelnie przekazuje to, co chce przekazać. Także warto obejrzeć to i jednocześnie przeanalizować i przyjrzeć się każdemu z tych obrazów. Gdyby tak powiedzieć, że te obrazy, które tutaj Państwu prezentuję, to jest jakiś etap, czy też może jakaś całość, chociaż może akurat tak to nie jest, ale to nagromadzenie obrazów powstałych właśnie w takim przedziale czasowym, można tak powiedzieć, one mogą coś mówić na ten temat, to można powiedzieć w ten sposób, że one są owocem właściwie tych poszukiwań po pierwsze formy, czyli po prostu szukania, czy też może inaczej rejestrowania bardziej, tak jak rejestrujemy naturę, tak tutaj ja rejestruję swoje imaginacje, można powiedzieć, wewnętrzne, czy też umysłowe, czy też jakieś inne skłonności do takiej geometryzacji jakby wypowiedzi, czy miałem zawsze, więc właściwie tutaj uważam, że jestem w zgodzie ze swoją naturą, nie tą, którą widzę. Więc i w związku z tym, jak Państwo możecie zauważyć, posługuje się takim jakby kodem formy, czyli ona jest, pojawiają się jakby takie podobne czasami różne sytuacje, jakichś form, płaszczyzn opartych na tych bardzo podstawowych, podstawowych formach geometrycznych, czyli koło, kula, tam jakiś trójkąt, jakieś inne i różnego rodzaju wynikające z tego kombinacje. To jest jedna rzecz. Druga,
to jest to, co zawsze, na czym mi zawsze zależało i będzie pewnie zależeć zawsze, do końca jakby, to pewna jakby iluzja przestrzeni. Zawsze myślałem sobie w ten sposób, że obraz, no, obraz geometryczny czy geometryzujący niekoniecznie musi być płaski. Chociaż tutaj nie pokazuję Państwu takich ostatnich moich jakby prób właśnie w kierunku płaskich kompozycji, no ale to może być tylko epizod, nie wiem jeszcze na razie jak to będzie. W każdym razie o co tutaj mi chodzi? Po prostu o to, żeby jakby tak wydaje mi się, no każdy ma swoje jakieś fobie, że obraz nie wiem jakby byłby uproszczony, nie wiem z jakich składał się abstrakcyjnych, że tak powiem geometrycznych elementów, to czy zgeometryzowanych, to jeżeli ma w sobie cechy przestrzenności, jest może, tak mi się wydawało, kiedyś i dzisiaj właściwie, jakiś taki bardziej wiarygodny, czyli pobudzający widza do pewnych skojarzeń właśnie z naturą, czyli z tym, co, na czym mi też zależy. No czasami oczywiście jeżdżę w zasadzie dosyć często, szczególnie teraz w tej dekadzie, przynajmniej raz do roku na tak zwane plenery malarskie. I w związku z tym obcuję też ciągle to inną jakąś no, taką sytuacją bezpośrednią, przyrodą i tak dalej, wobec powyższego no, czasami te inklinacje również idą i w tym kierunku, czyli taki, powiedzmy sobie, takiego analizowania tego, co widzę bezpośrednio w naturze. Chodzi tutaj o to, żeby się troszeczkę czasami oczyścić, czasami troszeczkę jakby tak troszeczkę zmienić te swoje przyzwyczajenia i no, swój sposób, że tak powiem, wypowiedzi. Ale głównie chodzi mi tutaj o to, żeby obrazy miały przynajmniej na ten czas teraz no, te cechy przestrzenności także, bo wydaje mi się, że one są wtedy bardziej wiarygodne. Jeszcze jedną taką chciałem podkreślić rzecz, czy też cechę właściwie według mnie, moich obrazów, jeśli chodzi o tak zwany kolor czy kolorystykę, to one, jak Państwo zauważyli, jakby oscylują wokół takiej, można powiedzieć, poetyki ściszonych i zgaszonych tonacji, czasami tak zwanego monochromatu, czyli w ogóle odbarwionych jakby obrazów z jednej strony, z drugiej strony jakby takich właśnie jednobarwnych propozycji w jednej rodzinie barwnej. Są różne takie też próby. O co tutaj mi chodzi? Chodzi mi o to także, no, że jakby tak mi się wydaje, że chociaż przeżywaliśmy w naszej historii, że tak powiem, sztuki, no przeróżne izmy, a ten taki największy, jeżeli chodzi o kolor, to ta największa rewolucja, no to był impresjonizm i te wszystkie później pochodne, czyli takiego rozbarwienia bardzo zdecydowanego właściwie z jednej strony barwności, z drugiej strony odejścia od kolorów, w sensie takim, jak ja to rozumiem, ale chodzi mi tutaj o to, że pomimo tego epizodu, dosyć długiego w historii sztuki, to pewne jakby doświadczenia, czy też może no, takie, powiedzmy sobie, no, jakieś kolorystyczne wypowiedzi przez wieki malarzy, uprawianych przez wieki przez malarzy, czyli kolorystyka oparta na tonacjach, na powiedzmy sobie pewnej przygaszonej relacji kolorystycznej, raczej na kontrastach bardziej no,
no, bardziej, można powiedzieć, na kontrastach takich bardziej kolorowych niż takich zdecydowanie kolorystycznych, na tonacjach opartych na brązach, na ugrach, i tak dalej, i tak dalej, jeżeli chodzi o pewną dominację w obrazie z akcentami jakimiś jasnymi. Więc tego typu jakby kolorystyka wyjęta właściwie z tak zwanego starego malarstwa, czy dawnego malarstwa, którą tutaj usiłuję jakby realizować także, która mi odpowiada też i w związku z tym też jest dla mnie istotna. Według mnie no, nabiera pewnych, daje, przydaje tym moim obrazom właśnie też pewnej wiarygodności, czyli tego zbliżenia jakby do widza. Widz moim zdaniem, kiedy patrzy na moje obrazy, no nie, rzadko kiedy, znaczy w ogóle tak bym chciał, żeby się nie odwracał tyle do nich z niesmakiem. No tak można powiedzieć. Dziękuję bardzo.